Celsius Network, gdy zaczynali się rozwijać, potrzebowali około roku, by dojść do 300 milionów dolarów depozytów na platformie. Obecnie jest to wynik, który robią w miesiąc. Za ostatni miesiąc zebrali 300 milionów dolarów nowych depozytów. Witam Was bardzo serdecznie. Będę miał dzisiaj dla Was kilka aktualności z frontu właśnie Celsjusza. Powiedzmy, że tak za ostatnie mniej więcej 2 tygodnie zebrałem kilka ciekawych informacji. Platforma się rozwija dosyć ciekawie. Mają w sumie w tej chwili ponad 2 miliardy dolarów depozytów na platformie. W zasadzie większy jest tylko fundusz Grayscale. No więc to i kilka technicznych i funkcjonalnych aktualności z frontu Celsjusza. Będę miał również dla Was kod. Ten kod da Wam 20 dolarów za zarejestrowanie się na platformie. Jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, to na dzień dobry dostaniecie 2 razy po 20 dolarów. No ale jeżeli jesteście stałymi już użytkownikami tej platformy, no to zapewne też znajdziecie tutaj trochę ciekawych informacji. Zapraszam. Rozpocząć od przypomnienia, że to, co tutaj usłyszycie i zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Zajmuję się tym pasjonacko. No i wszystko, co tutaj przedstawiam, to jest moje prywatne zdanie. Wymaga, abyście no, wy zgłębiali to dalej na własną rękę, rozpoznawali to sobie też po swojemu. No bo to, co ja tutaj przedstawiam, jest zebrane tak naprawdę no, pod moim kątem. Ja robię ten research dla siebie. Część z tych informacji wrzucam na YouTube'a. Być może Wam to też pomoże wpaść na jakieś nowe pomysły, na nowe tropy. Natomiast pamiętajcie, że to są ciągle bardzo no, świeże, dojrzewające, no, niedojrzałe technologie też. Nieważne, czy mówimy o platformach takich kustodialnych, tak jak Celsius, czy o niekustodialnych platformach, takich, w których Wy jesteście właścicielami kluczy, no to obie z tych form przechowywania środków i zabawy, no to są bardzo jeszcze no, niedojrzałe technologie, one mają swoje błędy, one są podatne na haki, no jak również no, są różne osoby w otoczeniu, które będą próbowały Was przerobić na lewe sanki, no więc uważajcie na to, nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. No i to naprawdę mówię nie jako taki komentarz gdzieś rzucony mimochodem, ale naprawdę nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. Jeżeli jakiekolwiek środki wkładacie w te platformy dzisiaj, no to musicie się liczyć z utratą wszystkiego. To się tyczy Celsjusza, ale to się też tyczy Ledgera. Mówiłem o tym w poprzednich filmach. Łatwo można ulec różnym tutaj oszustwom. No i też te platformy mogą zostać zhakowane. Skoro Ledger mógł być zhakowany, to wszystko może zostać zhakowane. No, natomiast zapewne można zaoszczędzić trochę pieniędzy, wyzbywając się jakichś złych nawyków, nie kupując jakichś pierdół w sklepach. Zresztą sklepów coraz mniej jest pootwieranych. No więc za zaoszczędzone pieniądze możecie, być może te, nie wiem, 100-200 zł, to co możecie stracić, można po prostu przeznaczyć na naukę i zająć się rozpoznawaniem tych platform. Wydaje mi się, że zainwestowany Wasz czas na pewno tutaj się spłaci. I ta nauka nie pójdzie w las. Jesteśmy ciągle bardzo wcześnie, to są nowe technologie, no i jesteście jednymi z pierwszych na tych rynkach, no więc za 2, 5, 10 lat tak naprawdę, nawet jeżeli dzisiaj zaczniecie budować ekspertyzę i doświadczenie, no to będziecie niejakoby ekspertami, można powiedzieć, no bo 99% świata w ogóle nie wie, co to są kryptowaluty, co to jest blockchain i być może nikt nie będzie wiedzieć, natomiast te technologie, one się już przyjmują, wchodzą takie rozwiązania jak choćby CBDC, czyli waluty cyfrowe banków centralnych, to będziemy widzieć te trendy w przyszłym roku już zapewne, mówię o tym w innych moich filmach, no więc wydaje mi się, że warto to rozpoznawać, w szczególności takie platformy jak Celsius, które no niejakoby są oczywiście scentralizowane, one próbują adresować z jednej strony tą taką trudność obsługi tych platform zdecentralizowanych i ich jakieś tam mankamenty poprzez centralizację jakby tego składowania tych asetów, czy też składowania waszych kluczy prywatnych, to wpływa was dodatkowe ryzyko niejakoby tutaj do obrazka. Natomiast no, z drugiej strony oczywiście jest przyjaźniejszy interfejs użytkownika, jest jakiś contact center, jest jakiś support, ten support w wypadku Celsjusza działa dobrze, więc tu mamy coś kosztem czegoś.
No i na pewno warto poznawać i jedne, i drugie rozwiązania. Zarówno moim zdaniem warto sobie poinstalować jakieś portfele, czy to mobilne, czy to sprzętowe, w których to Wy jesteście właścicielami kluczy prywatnych, zobaczyć jak to działa, jak i poinstalować sobie takie platformy jak Celsius i zobaczyć jak to działa w takim wydaniu. No i tak naprawdę samemu sobie musicie wyrobić zdanie, co dla Was bardziej pasuje, a tak naprawdę dywersyfikacja to jest moim zdaniem klucz do sukcesu, czyli takich miejsc, gdzie ewentualnie składujecie jakieś swoje środki, którymi się bawicie, powinniście mieć kilka, być może nawet kilkanaście i no, po pierwsze zdobędziecie jakieś tam doświadczenie z tymi platformami, po drugie zdywersyfikujecie ryzyko w razie jakby coś z którąś z tych platform się stało, czy to z waszej, czy to nie z waszej winy. No więc zachowajcie ostrożność. Ja do Celsjusza się przekonywałem wiele tak naprawdę lat. Moje pierwsze filmy to gdzieś tam jest chyba początek, czy maj 2018 roku, ale ja końcówką 2017, początek 2018 roku, końcówką 2017, początkiem 2018 roku zacząłem się Celsjuszowi przyglądać, stopniowo nabierałem do niego zaufania i ciągle nabieram. To nie jest tak, że ta platforma już mnie w pełni do siebie przekonała. Przekonuje mnie sam twórca tej platformy, założyciel, wielokrotny przedsiębiorca Aleks Maszyński. Parę rzeczy już mu się w życiu udało, między innymi Voice over IP, czy też założenie internetów w metrze w Nowym Jorku. Kilka startupów udało mu się sensownie rozkręcić. Być może uda mu się to też z Celsjuszem, zobaczymy. Na tą chwilę platforma moim zdaniem rozwija się dobrze. No i jeżeli chcecie się tym pobawić, no teraz jest zapewne dobry moment. Możecie spróbować zainstalować sobie tą platformę poprzez, no po prostu wejść na Celsjusz Network, tam sobie pobieracie to na urządzenie mobilne, czy na iOS-a, czy na Androida. Możecie przy instalacji podać właśnie taki kod instalacyjny, ja go umieszczę pod tym filmem. Jeżeli się zainstalujecie z tego kodu, no to dostaniecie $20 na start. Jeżeli zdeponujecie pierwsze $200, taki kod możecie dostać jakby i pod moim filmem, i też Kryptokamikaze mówi o Celsjuszu, i Maciek Tomczyk mówi o Celsjuszu, i CryptoDev mówi o Celsjuszu, więc coraz więcej osób na polskiej scenie zaczyna mówić o Celsjuszu. Dowolnym z tych kodów możecie się posłużyć, żeby tak naprawdę zainstalować sobie tą platformę i dostać $20 na dzień dobry przy pierwszym depozycie. Oczywiście musicie się zastanowić, czy chcecie ten depozyt $200 zrobić. Do tego, żeby się zastanowić, no to polecam listę moich kilkunastu filmów, które już zrobiłem na temat Celsjusza. Tam mówię o tym i jak się moja przygoda z Celsjuszem zaczęła, i o tym, czy kim jest założyciel, jak to działa, czym jest zespół. Mówię o tym, jak przechodzili w międzyczasie przez emisję udziałów w samej platformie, czyli nie takie typowe ICO, ale właśnie sprzedaż udziałów w startupie, którym jest Celsjusz, i mówię tam o wielu rzeczach, takich szerszym spojrzeniu na rynek, jak te wszystkie rozwiązania tutaj działają. Więc moim zdaniem warto się doedukować w Celsjuszu, zanim zdecydujecie się tam cokolwiek włożyć. Natomiast no jak już kiedyś włożycie te $200, no to dostaniecie $20 na start. Dodatkowo za pierwszy depozyt teraz w samej aplikacji, to jest właśnie ta nowość z ostatniego piątku, którą tam zespół Celsjusza ogłosił, możecie wpisać promo kod GOLD20 i za ten kod GOLD20 też dostaniecie dodatkowe $20. No więc jest to zapewne jakiś tam dobry moment, żeby zacząć się tą platformą interesować. A platforma rozwija się dosyć szybko. No właśnie w tej chwili przebiła już $2 miliardy depozytów. $2 miliardy to jest no bardzo dużo. Na tych platformach DeFi-owych, CeFi-owych to są w tej chwili w zasadzie numer jeden. Wyprzedza ich tylko w zasadzie fundusz inwestycyjny Grayscale. No bardzo duży, gigantyczny fundusz, który zajmuje się inwestowaniem też między innymi w krypto. Grayscale ma 8 miliardów z kawałkiem tych depozytów, no więc są tutaj od Celsjusza więksi. Natomiast no Celsjusz jeszcze 2 lata temu był tak naprawdę w ogóle gdzieś tam poza jakąś tam setką, czy chyba nawet 200 CoinMarketCapu. Dzisiaj są na 39 miejscu. Sam token, jak on jest zaprojektowany, jak on działa, o tym też mówię w poprzednich filmach. Moim zdaniem jest to jeden z ciekawiej zaprojektowanych tokenów, to już mówię od dosyć dawna, który tak naprawdę ma realną użyteczność moim zdaniem. Oczywiście sprawdźcie to też na własną rękę, ale zachęcam, zerknijcie do mojego filmu, ja już numeru nie pamiętam, gdzieś go tutaj przypnę. Ten token się zachowuje w ten sposób, że on niejakoby daje specjalne, powiedzmy, benefity osobom, które tym tokenem
się posługują w ramach platformy. Jak to działa, tutaj nie będę zaciągnął obrazka, bo mówiłem o tym chyba z dobrą godzinę w filmie, więc w 5 minut tego nie wytłumaczę. Natomiast warto sięgnąć do tego filmu. No dzisiaj Sell Token jest na swoich all time high w zasadzie, no więc bądźcie ostrożni, to nie jest zapewne jakiś tam bardzo dobry moment na to, żeby w tej chwili się w sam token ładować, aczkolwiek oczywiście nigdy nie wiadomo, czy będzie wyżej, czy będzie niżej, tego tak naprawdę nikt nie wie, więc ja tutaj mówię bardziej o samej platformie, która jest swoistego rodzaju bankiem. Ten bank daje Wam możliwość tego, że tam deponujecie swoje stablecoiny, czyli USDT, czy USDC, bądź też kryptowaluty jak Bitcoin, Ether, XRP, bądź inne, Chainlink też, za 30 kilka różnych kryptowalut tam jest i stablecoinów. No i Wy te stablecoiny jakoby dajecie Celsjuszowi, Celsjusz nimi obraca, pożyczając je klientom instytucjonalnym, no a ci klienci instytucjonalni za to, że pożyczają od Celsjusza te stablecoiny, oczywiście płacą, tak jak za każdą pożyczkę, jakieś oprocentowanie, 80% tego, co Celsjusz zarobi, oddaje użytkownikom, czyli Wam, no i 20% zachowuje dla siebie na swoje operacje, jakby na zasilenie własnych kieszeni, no 80% wraca do społeczności, no więc Wy, deponując te Wasze środki, jakoby zezwalając Celsjuszowi, by nimi dalej obracał, zarabiacie na tym, no i na Bitcoinie to możecie w skali roku dostać 6%, na stablecoinach na kilkanaście procent, jeżeli posługujecie się Sell Tokenem w ramach platformy jeszcze, no to te procenty są odpowiednio wyższe. No więc Celsjusz tak naprawdę jest taki bank bez banku, tak jak ja to nazywam, z dosyć dużym tym asset under management, czyli na tą chwilę mają już ponad 2 miliardy dolarów. Kapitalizacja jakby samych tych tokenów Sell na dziś dzień to jest około 620 milionów dolarów. Nie, dobrze mówię? Nie, 400 coś było jakoś tak, 400 milionów dolarów, jeżeli by policzyć to, co mówi nam CoinMarketCap, i oni są tam na 39 pozycji na tą chwilę. Natomiast no sam Celsjusz powiedzmy jest też w swoim treasury, ma Sell tokeny, ma ich tam około 330 milionów tych Sell tokenów, no więc przy obecnym przeliczniku to jest jakieś dodatkowe 600 milionów dolarów, które Celsjusz ma w swoich depozytach, jakby w tych Sell tokenach. Oprócz tego w samych fiatach, w dolarach, Celsjusz ma około 40-50 milionów dolarów takich rezerw we fiatach. No i tutaj mówię o tym, bo pytaliście mnie, jak Celsjusz się zachowa w wypadku haku. No to jest oczywiście pytanie, które ja też zadałem do Celsjusza jeszcze na tą odpowiedź, być może kiedyś na Ask Me Anything, na takich właśnie, no jak to nazwać, webinarach, czy też no spotkaniach, które Celsjusz organizuje co piątek. One są dostępne dla wszystkich, zresztą zachęcam, dołączcie tam, jeżeli chcecie. Być może tam padną kiedyś odpowiedzi na te pytania, ja je będę powtarzał do zespołu Celsjusza. Natomiast no, generalnie rzecz ujmując, jak się zachowa platforma w wypadku haku, no tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. No, ciągle wrócę do punktu tego, że musicie się liczyć, że w wypadku haku możecie stracić no, wszystko generalnie. To wszystko zależy od skali tego haku, to wszystko zależy od tego, jakby których asetów to będzie dotyczyło, no i jak duży będzie ten hak. Natomiast no, w ostatnim Ask Me Anything w piątek Aleks Maszyński mówi właśnie, że na takie sytuacje oni właśnie mają ten swój treasury, czyli no zapewne by się posiłkowali też tymi środkami, które mają w Sell tokenach, tak jak to swego rodzaju zrobił Binance jakiś czas temu, gdy Binance uległ hakowi. Więc to może służyć jakiemuś tam ratunkowi. Będą się posługiwać też zapewne tymi depozytami, czyli te 40-50 milionów dolarów. Platforma sama w sobie jest ubezpieczona, to znaczy oni korzystają z Fireblocks, mają tutaj ten taki system zabezpieczeń MPC, czyli powiedzmy Multi-Party Computation, czyli Fireblocks wspiera to, że w momencie jakby generowania kluczy prywatnych są one generowane w sposób rozproszony i jeden klucz prywatny, nikt nie wie, kto ma poszczególne składniki tego klucza prywatnego, więc powiedzmy ten czynnik ludzki również jest tu wyeliminowany, jeżeli chodzi o ryzyko zhakowania takiej platformy. Natomiast no, w wypadku, gdyby taka platforma została zhakowana, tam też jakieś ubezpieczenia są. Natomiast no, moim zdaniem no, każdy, kto na taką czy inną platformę, czy to kustodialną, czy niekustodialną, wpłaca w dzisiejszych czasach jakiekolwiek pieniądze, musi się liczyć z utratą ich wszystkich, bądź zdecydowanej większości. No więc myślę, że miejcie to na uwadze i zanim cokolwiek takiego zrobicie, no to doedukujcie się, przestudujcie moje filmy, przestudujcie filmy Kryptonarodu, Maćka Tomczyka, Kryptodeva, Kryptokamikadze w tym zakresie.
No i zdobędźcie tak naprawdę własną perspektywę na temat bezpieczeństwa tych platform, no bo o ile ja wierzę, że Celsius jest platformą legitną, że to jest platforma z dobrymi zamiarami, z dobrym zespołem i ze wszystkim dobrze przemyślanym, o tyle trzeba mieć w tyle głowy ciągle te zagrożenia. W szczególności też w jednym filmie mówię o tych zagrożeniach, które wy możecie, powiedzmy, minimalizować po swojej stronie, jak w ramach samej platformy możecie włączyć tryb HODL, jak możecie poustawiać stałe adresy wypłat, jak się zabezpieczyć przez 2FA. To są wszystko rzeczy, które należy zrobić, żebyście wy zminimalizowali impact ewentualnego, czy też prawdopodobieństwo ewentualnego haku. W ostatnim release Celsius też wypuścił właśnie biometryczne logowanie do platformy, myślę, że to jest fajne, czyli logowanie poprzez wasze Face ID choćby. No to też jest jakiś tam dodatkowy aspekt związany z bezpieczeństwem logowania, nie musicie wpisywać za każdym razem hasła czy też pinów, więc no, kto co woli, można z tego skorzystać. To jest też jakiś krok na drodze do bezpieczeństwa. Przechodząc natomiast już do samych aktualności, no to w ogóle jeżeli chcecie, no to zachęcam, co piątek o 19 naszego czasu są właśnie te Ask Me Anything z zespołem Celsjusza, tam sam Aleks Maszyński odpowiada na pytania, które wy możecie zadać, mówi też w ogóle co tam się dzieje na platformie, więc to są dosyć informacyjne jakby spotkania, natomiast to trwa 1,5 godziny, więc jeżeli na to się nie załapiecie, no to polecam, jest taki gość, on jest, no spisuje tak naprawdę to wszystko, co tam Aleks mówi i gdzieś tam na Medium to publikuje, Dude Zan, ja przypnę jego profil na Twitterze, więc możecie też sobie śledzić to, co on tam wypisuje. To jest też jakby w formie spisanej ciekawe źródło informacji. No więc z takich ciekawostek, no to był temat 25 milionów SEL tokenów, które zespół Celsjusza miał dostać całościowo w jakiejś tam dystrybucji w momencie, gdy SEL token przekroczy 1,5 dolara, no więc to stanowiłoby, już nie stanowi, ale stanowiłoby jakiś sufit na przebicie ewentualnie tej bariery 1,5 dolara. Natomiast no tutaj właśnie z takich ciekawostek Aleks Maszyński, czy zaoferował temu zespołowi Celsjusza jeszcze jakby kolejne prolongatę tego na kolejne 3 lata, na jakichś tam ciekawszych warunkach, żeby właśnie zespół nie musiał teraz monetyzować tych 25 milionów tokenów, no bo to w sumie byłoby kilkadziesiąt milionów dolarów, które spłynęłoby na rynek. Jedynie 10% z tych 25 milionów, czyli 2,5 miliona tych SEL tokenów zostało upłynnionych celem pokrycia jakichś tam rzeczy związanych z podatkami dla tego zespołu związanych z tymi SEL tokenami. No więc te 2,5 miliona było sprzedawane OTC, czyli over the counter, czyli jakby poza giełdą, na rynku powiedzmy wtórnym, ale w obiegu poza giełdą, z 5% discountem do osób, które się do tego zgłosiły. Takie komunikaty Aleks wysyłał przez ostatni tydzień. No i te 2,5 miliona też już jakby zeszło, tak? Czyli te tokeny OTC zostały wszystkie sprzedane z tym discountem. No i jak widać, jakby SEL token na to zareagował, przynajmniej póki co całkiem dobrze. Jesteśmy w tej chwili na 1,8 dolara za SEL tokena. No jest to bardzo wysoko, no więc tak naprawdę moim zdaniem, jeżeli ktoś dzisiaj chce wejść w posiadanie SEL tokena, to chyba jednak najlepiej go zarobić w ramach samej platformy. To z kimś miałem taką dyskusję w sekcji komentarzy, że no jeżeli zdeponujecie jakieś, czy to stablecoiny, czy bitcoiny, czy inne rzeczy na samej platformie, możecie wybrać opcję, żeby zarabiać w SEL tokenach, czyli nie dość, że będziecie mieć o 30% większy ten zarobek niż w tym natywnym coinie, no to dodatkowo tak naprawdę dostaniecie SEL tokena, którego jeżeli w jego moc i użyteczność wierzycie, no to niejakoby dostaniecie go właśnie jako tą wypłatę tych odsetek w formie SEL tokena. Moim zdaniem jest to atrakcyjna forma. Ja w ten sposób mam skonfigurowaną tą platformę, że mam wybrane dostawanie SEL tokena, nawet jeżeli mam tam bitcoina czy stablecoina, to wybrałem, żeby dostawać tą nagrodę w SEL tokenie, no bo wierzę w SEL tokena, no i te 30% więcej dostaję tych procentów niż bym dostawał normalnie, więc moim zdaniem jest to interesująca opcja. No więc to ryzyko tych 25 milionów SEL tokenów trafiających na rynek zostało zmitygowane, natomiast no, ciągle tam wydaje mi się, że
należy mieć na uwadze, że jesteśmy bardzo wysoko i tak jak mówię, no ja tutaj nie mogę takich porad udzielać i zresztą nie chcę udzielać, nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Chciałbym, żeby poszło jak najwyżej, no ale weźmy pod uwagę, że już jest ze 30 czy 40 razy wyżej od momentów, jak ja w ogóle zacząłem pierwszy raz wypuszczać wideo w tym temacie, no więc sam jestem odpowiedzi na pytanie, czy to jest najwłaściwszy moment. Tam są jeszcze jakieś kolejne, czy ten zespół ma, już w tej chwili z głowy nie pamiętam, ale chyba przy 3 albo przy 3,5 dolara, tam są jeszcze jakieś kolejne rundy tych bonusów dla zespołu Celsjusza, no ale zanim dojdziemy do tych wartości, to zapewne sam Aleks Maszyński będzie się jeszcze jakoś do tego odnosił i być może też jakoś ten bonus będzie inaczej menadżowany. W chwili obecnej jesteśmy w połowie drogi do tych wartości. Z innych aktualizacji, no to odpalił się SellSwap, czyli taki swoistego rodzaju, no taki Uniswap, ale denominowany do Sell Tokena, czyli wszystko, co tak naprawdę, tam jest w tej chwili 20 kilka różnych asetów, które można na tym SellSwapie sobie zmieniać, ale tym walorem, do którego denominujemy, jest Sell Token, więc no jest to jakaś dodatkowa użyteczność dla samego Sell Tokena. Żeby zostać liquidity providerem na tej platformie, to tutaj jest pewien model zamknięty, trzeba zostać jakoś tam zatwierdzonym, natomiast można o to się starać. Zapewne sobie wyobrażam, że jest to jakaś też forma, w oparciu o którą w przyszłości sama platforma Celsius będzie umożliwiała, czyli sama ta aplikacja Celsius będzie umożliwiała wymienianie tokenów, no bo dzisiaj takiej funkcjonalności tam nie ma, co uważam, że pewnie by się przydało i wiele osób na to czeka ze mną włącznie. No więc SellSwap odpalił się dla Celsjusza i zapewne będziemy widzieć kolejne możliwości integracji tego, kolejne asety dochodzące do platformy. No i jak już się tam odpowiednia baza liquidity providerów, czyli tych dostawców tej płynności zbuduje, to myślę, że będziemy to widzieć w samej aplikacji również. Natomiast no Celsjusz pewne funkcjonalności nie wprowadza najczęściej, nie od strony, nie dlatego, bo jest jakby technicznie trudne, no tylko gro zespołu Celsjusza to są prawnicy, to są osoby pracujące z regulacjami, bo Celsjusz wchodzi na dane rynki, czy to mówimy, że do takiego czy innego stanu, czy do takiego czy innego kraju, jedynie wtedy, gdy jest przekonany, że regulacyjnie wie, co robi i nie wpakowuje się na jakąś minę. Więc masa z rzeczy, których oni dzisiaj nie odpalają, na przykład, nie wiem, czy to Crypto.com, czy Blockify, czy ktoś inny to odpala, no to oni nie robią tego, bo obawiają się, że no mogą ich za to wykosić, jeżeli zrobią coś nie tak, jak dana jurysdykcja mówi, że można, bądź zwłaszcza jak coś jest niedookreślone, no to jest ten najtrudniejszy przypadek. No więc myślę, że Celsjusz będzie odpalał się tylko wtedy, jak będzie sam miał przekonanie, że coś jest dozwolone, dostaje na to zielone światło. No na to tak naprawdę też mają szeregi swoich prawników i radców w tym temacie. No i jak robili właśnie emisję udziałów, to było gdzieś tam w lecie tego roku, zbierali środki, no to też było na rozrost zespołu, nie tylko technicznego, ale właśnie tego związanego z ekspansją na nowe rynki, z ekspansją, czyli z rozkminianiem regulacji prawnych, co można, co nie można i w jakim zakresie. Jest tam mowa o Australii, jest mowa o Wielkiej Brytanii, więc będziemy widzieć, myślę, że Celsjusza w nowych jurysdykcjach w jeszcze większym zakresie niż widzieliśmy dotychczas. Z innych aktualności, no to tutaj się odwołam, bo takie pytania się pojawiały pod przeszłymi filmami, które robiłem na temat Celsjusza. Jak to jest z tymi pożyczkami? No bo chwilę temu Celsjusz odpalał ten program, że na promo kod TREAT można było wziąć specjalną tam pożyczkę na specjalnych warunkach. Ciągle można wziąć na 1% w skali roku taką pożyczkę, jeżeli ją sobie zabezpieczycie czterokrotnie, bądź na więcej procent, jeżeli ją dwukrotnie zabezpieczycie. Natomiast no, był taki promokod TREAT, który jeszcze dawał dodatkowo 50 bądź 100 dolarów bonusu, jeżeli z czegoś takiego się zdecydowaliście skorzystać do końca października. Ja osobiście sobie dla zabawy z tego skorzystałem, więc zobaczymy, jak to wygląda. Taka pożyczka tak naprawdę mi nie jest do niczego potrzebna, natomiast no, chciałem tak naprawdę wiedzieć, o czym mówię, jak będę tutaj do Was na ten temat mówił. Chciałem mieć wszystkie funkcjonalności
treści przetestowane, więc sobie ją zabezpieczyłem sell tokenem, wziąłem sobie USDC, no i to USDC jakby w tej chwili były takie pytania, czy to, co dostanę w pożyczce, na mnie pracuje. Tak, to, co dostaniesz w pożyczce, na ciebie pracuje, więc to USDC, które ja dostałem, ono mi też co tydzień generuje no tyle, co stablecoin, czyli tam kilkanaście procent w skali roku, więc no to jest jakiś tam benefit, no, ale oczywiście ten sell token, którego użyłem jako zabezpieczenie, on jakby mi na ten moment zniknął z możliwości pracowania na mnie, no więc on nie pracuje, zamiast tego pracuje USDC. Więc to było jedno pytanie, co do którego nie miałem pewności, teraz widzę, jak to działa, czyli wasz ten collateral, wasze to zabezpieczenie, jakby ono przestaje na was pracować, no bo sell już się komuś pożyczył, więc on, ten ktoś tym obraca i to pracuje dla kogoś innego, a to, co wy wzięliście, ta wasza pożyczka, czymkolwiek to jest, to możecie z tym zrobić, co chcecie, możecie to gdzieś przelać, możecie to zostawić na platformie, jeżeli jest na platformie, no to na was pracuje. No więc to było jedno pytanie. Drugie pytanie, które się pojawiało, na które chciałem odpowiedzieć, jest takie, ktoś tutaj pisał, już nie pamiętam nazwy użytkownika, ale to w sumie nie ma znaczenia, że tej pożyczki nie można wcześniej spłacić. No i tutaj to się stricte pytanie pojawiło, zresztą ja też zadawałem do zespołu Celsjusza w poprzednim AMA i taka odpowiedź się pojawiła, to można spłacić wcześniej, natomiast faktycznie w samej platformie nie ma możliwości odwołania takiej pożyczki, nie ma jakby cancel. To można zrobić w każdym momencie, pisząc na maila na support@celsjusz.network, że chcecie spłacić wcześniej, że chcecie jakby skancelować taką pożyczkę i to się dokona. Natomiast te odsetki trzeba będzie zapłacić za 6 pierwsze miesięcy tej pożyczki, tak? Czyli jeżeli wzięliście na 1% w skali roku, no to te 0,5% w skali roku trzeba będzie zapłacić. Jeżeli wzięliście na, nie wiem, 8% w skali roku, bo daliście mniejsze zabezpieczenie, no to te 4% w skali roku trzeba będzie spłacić. Więc mailowo można odwołania czy też skancelowania takiego kredytu, takiej pożyczki wcześniej dokonać. No i tutaj też wiemy, że zespół Celsjusz pracuje, żeby taka funkcjonalność była dostępna też w ramach samej platformy guzikiem w przyszłości. Na tą chwilę jest to mailowy obrót sprawy, ale jest możliwy. No więc jeżeli macie tu jakieś wątpliwości, to zapewne można sobie to sprawdzić. Ja zapewne sobie to sprawdzę, więc też dam znać, natomiast wydaje mi się, że tutaj nie mam powodu, żeby nie ufać zespołowi Celsjusza, że to nie jest możliwe. Teraz jeszcze z innych rzeczy, które też mailowo można zrobić na tą chwilę, a w przyszłości będzie to też w aplikacji dostępne, no to jest zmiana tego collaterala, tak? Czyli jeżeli teraz ja przykładowo zabezpieczyłem sobie tą pożyczkę sell tokenem, no i teraz jeżeli ja ją brałem, sell token był po 1 dolarze, dzisiaj jest po 1,8 dolara, to moje zabezpieczenie jest nadmiarowe, więc za dużo zabezpieczenia względem tej pożyczki, więc też jest możliwość napisania do Celsjusz Network, to wiem od samego Aleksa Maszyńskiego i też to akurat będę sprawdzał, bo to ma aplikowalność w moim przypadku. Mailem można napisać do supportu, żeby ten collateral, żeby ten wasz udział tego zabezpieczenia został zmniejszony, no i to też zespół Celsjusz, tam support będzie w stanie zrobić po takim requestie mailowym. Więc nie tylko gdy spadają giełdy, jakby działa to w tą stronę, ale też gdy rosną giełdy, no to też to działa w drugą stronę, czyli powinniście być w stanie dostać mniej, znaczy zwrot części waszego collaterala, więc coś takiego sobie również sprawdzę. To ma być dostępna funkcjonalność w ramach samej platformy również w najbliższym czasie. Na tą chwilę te rzeczy są dostępne jedynie na maila, natomiast no wydaje mi się, że fajnie, że w ogóle w tą stronę to też działa. Kolejną rzeczą, która wystartowała, no to jest Proof of Community i od zeszłego tygodnia testowo pierwszych kilkadziesiąt osób uczestniczy właśnie w takim projekcie, w którym to społeczność będzie mogła potwierdzać, że wszelkiego rodzaju rzeczy, które powiedzmy w ramach samej platformy były scentralizowane i powiedzmy nie są transparentne, że faktycznie jest tak, jak jest to raportowane w samej platformie, więc na razie to jest beta program testowany, czyli Proof of Community, czyli jakby takie dodanie transparentności, że wszystko, co się w ramach samej platformy dzieje, czy to depozyty, czy to jakieś oprocentowania, które są naliczane, że to wszystko się faktycznie odbywa. Społeczność może to potwierdzać. To potwierdzenie jest rejestrowane, jest związane
i prezentowane na blockchainie, więc jest też audytowalne. No i to jest duża rzecz, która nadchodzi. Ja się do tego programu też zgłosiłem, więc niedługo, mam nadzieję, zostanę włączony do tej fazy beta testerów. Tutaj co prawda jest to jakimiś tam NDA-ami objęte, więc zapewne za wiele nie będę mógł powiedzieć. Natomiast jak już będę mógł dotknąć samej aplikacji i tam sobie poklikać, no to przynajmniej zobaczę, ile mogę powiedzieć, to powiem, jak to z mojej perspektywy działa, w którą to stronę idzie. Natomiast to mi przypomina też, że w zeszłym tygodniu się ukazał w końcu jakiś artykuł dla Coindeska na temat Celsjusza. Coindesk, który no, dotychczas gdzieś tam Celsjusza nie miał na swojej agendzie, no pewnie dlatego, że DCG, czyli Digital Currency Group, które stoi za Coindeskiem i masą innych kryptoprzedsięwzięć, tak naprawdę żadnych tam udziałów, z tego co wiem, w Celsjuszu nie mają, więc niejakoby Coindesk też, czy nawet Messari jakoś tam specjalnie nie wspominali Celsjusza, no ale Horizon no to już jest projekt z portfela właśnie Digital Currency Group, no więc Horizon i Celsjusz współpracujący razem niejakoby dodało trochę rozgłosu i wpływu medialnego właśnie na Coindeska i Coindesk o tym napisał, co wydaje mi się, że jest fajne, no ale w ogóle samo rozwiązanie to, że Proof of Reserves przy wykorzystaniu technologii Zero Knowledge Proof, którą rozwija zespół Horizon, da transparentność na rezerwy Celsjusza. No moim zdaniem to podniesie poprzeczkę wszystkim tym scentralizowanym platformom, a jednocześnie zbliży CeFi'e takie jak Celsjusz do DeFi takich jak Maker czy Compound, więc no to jest mega, mega interesujące. Na pewno będę to rozwijał dalej. W ogóle te wszystkie tematy Proof of Community, Proof of Reserves to są dla mnie tematy niesamowicie istotne, no bo to jest dla mnie jeden z takich głównych znaków zapytania, czy ja ewentualnie jakoś bardziej chciałbym się angażować, jeżeli chodzi o środki w takie platformy jak Celsjusz czy temu podobne. Na dziś dzień oczywiście, tak jak wspomniałem w początku tego filmu, miejmy bardzo ograniczone zaufanie mimo i historycznie dobrych doświadczeń, i historycznych dokonań zespołu, no to miejmy ograniczone zaufanie do takich platform. Zresztą do wszelkich platform w tym obszarze. Zachowajcie ostrożność, ten komunikat będę powtarzał i nie inwestujcie więcej niż możecie stracić, no bo tak de facto znam masę osób, która potraciła tutaj środki w ten czy w inny sposób i wy zapewne też znacie, jeżeli jesteście w tym obszarze dłużej, no ale mówię to też głównie dla nowych osób, które przychodzą, są zafascynowane teraz, jakby Bitcoin przebija 15 tysięcy dolarów i zapewne będzie to przyciągało nowych użytkowników, którzy nie do końca mogą sobie zdawać sprawę z tego, co tutaj się dzieje, no więc te komunikaty wydaje mi się, że warto powtarzać, że edukacja najpierw, zrozumienie najpierw, a poziom zaangażowania adekwatny do poziomu waszej wiedzy bądź niewiedzy. No a odnośnie tego właśnie, że Bitcoin przebił 15 tysięcy dolarów, no to ostatnio Aleks Maszyński też pojawił się w CNN Business czy w CNN Markets, generalnie w artykule, który opublikowało, CNN Magazine chyba tak się nazywało, w artykule dla CNN, w którym właśnie jest analiza rynku, CNN zaczyna mówić, pisać o tym, że tutaj krypto rośnie i że być może dobry hedge przeciwko dodrukowywaniu fiatów i tak dalej. Jest przywołana wypowiedź Aleksa Maszyńskiego z Celsjusza, co niejakoby dodaje powiedzmy ciutkę powiedzmy poziomu zaufania do samego Celsjusza, jeżeli CNN gdzieś się na nim powołuje, ale znowu zachowajcie to zaufanie jednak powściągliwym. No i tam właśnie Aleks Maszyński pisze, że jego zdaniem przed 2021 roku zobaczymy nowe szczyty dla Bitcoina. No zobaczymy, czy tak się wydarzy. Też będzie ciekawy taki czek do zrobienia w styczniu 2021, czy Aleks Maszyński, czyli CEO, założyciel Celsjusza w tym zakresie się nie pomylił. On już tą swoją predykcję powtarza też z dobry rok albo i półtorej, no więc powiedzmy, że jest w tym temacie spójny, ale jak się zachowa market, jak się zachowa rynek, no to wydaje mi się, że jeszcze parę miesięcy musimy na to poczekać. No, niemniej rynki są ożywione, dużo się dzieje, może nastąpić też odwrót w drugą stronę, więc nie popadajmy w nadmierny optymizm. Natomiast jeżeli jesteście nowi w tym obszarze, no to na pewno warto się uczyć, a
ale zachowajcie też zdrowy rozsądek i drobnymi kroczkami, czyli 10, 100 zł, pozbądźcie się jakichś złych nawyków, być może kupcie mniej śmieciowego żarcia, być może nie kupcie jakichś innych pierdół, a za te właśnie zaoszczędzone 100 czy 200 zł można zacząć eksperymentować z tymi technologiami. Przypomnę, jeżeli będziecie instalować platformę Celsius, możecie to uczynić czy to z kodu Kryptokamikadze, czy to z kodu Maćka Tomczyka z mojego, z Kryptodeva, dostaniecie $20 przy pierwszych depozytach na $200. Możecie też wpisać kod GOLD20, to wam da, tam jest taka opcja promo kod w ramach samej aplikacji, to wam da dodatkowe $20, ale tylko przy założeniu, że jest to pierwszy depozyt, więc na to trzeba zwrócić uwagę. No więc platforma fascynująca, $2 miliardy assets under management przebite, czyli tych depozytów, którymi Celsius dysponuje, to jest duża rzecz. Ponad 200 tysięcy użytkowników na platformie. No to jest ciągle niedużo, Crypto.com ma miliony, natomiast no, Celsius ma moim zdaniem sprawdzony model biznesowy, gdzie tak naprawdę te środki, które dostaje od nas, on nimi obraca i sprawia, że sama platforma się jest w stanie z tego utrzymywać, rozwijać, zdobywać nowe funkcjonalności, nowe rynki, nowych użytkowników, więc to koło zamachowe Celsjusza, moim zdaniem ono się dopiero rozpędza, no ale w którą stronę zapędzi, no to zobaczymy. No okej, na dziś to tyle, tak naprawdę chciałem tak na gorąco trochę skomentować te kody, żeby nowi użytkownicy mogli skorzystać, chciałem skomentować, co tam się dzieje na froncie i kilka newsów podać. Dajcie znać, co sądzicie, zostawcie łapki, komentarze, zapytania. Jeżeli są jakieś rzeczy, które chcielibyście w szczególności, żebym dopytał, doprecyzował, no to dawajcie znać w komentarzach, pytajcie, a ja postaram się dla was te informacje tutaj zdobywać. Na dziś to tyle, udanego weekendu, wyjdźcie na dwór, poruszajcie się trochę, pobiegajcie, pojeźdźcie na rowerze, czy po prostu pospacerujcie, żywcie się zdrowo, nie dajcie sobie wepchnąć jakiejś chemii ani cukru do żołądka, to nie jest zdrowe, tak naprawdę w kontekście tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na świecie, tych co latają w powietrzu, wydaje mi się, że trzeba dbać o swoje zdrowie, trzeba dbać o swój organizm, trzeba dbać o swoją głowę, więc też odetnijcie się od tego bełkotu medialnego, to zapewne wam wyjdzie na zdrowie. Na dziś to tyle, udanego dnia, do usłyszenia.